Cześć wszystkim, znowu poziom 7, przeciąg w Baldur's Gate 3. Dobra, tu mamy chatkę. Zajrzyjmy w końcu do wiedźmy. Później się może jeszcze porozchodzimy po tym bagnie. I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. No to już widzieliśmy. To Mayrina, mam dla ciebie złe wieści. Ciotka Ethel zabiła twoich braci. Zrobimy tak, że na pewno nam uwierzysz. Nie z takimi rzutami. Użyjemy z inspiracji. To coś, czego nie chcę zawalić tego rzutu. Tak lepiej. Ha, you want to play it like that? Fine. Yes, girl. I killed your brothers. That can't be true. Auntie Ethel. They were being rude, and I detest rudeness. You monster! The deal is off! Enough! Away would you? Blessed silence at last. Some time in the cage should do her good. And you, you'll regret sticking your nose in my business. Ty pożałujesz bycia taką brudną wiedźmą. Odparła moje zobaczenie niewidzialności. Dobra. Podejdźmy tutaj, chociaż z tego co pamiętam, ona chyba ucieknie. Dobra. Dobra. Co my tu mamy? Antidotum. Cię nie obrazi, jak tutaj poszperamy. List od M. List rozpoczyna się eleganckim charakterem pisma, które pod koniec przypomina już raczej niewyraźne bazgroły. Ethel, we wrotach Baldura działają jakieś siły. Ci skowyczący nędznicy chcą mnie wyprzedzić z mojego własnego terytorium. Zabijam co najmniej 4 ich agentów, żaden się nie wygadał, przynajmniej jak dotąd. Wątpię, żebyś usłyszała cokolwiek poza beczeniem swoich niedorzecznych owiec. Ale że jeśli uchwycisz choćby słówko w tej sprawie, daj mi znać niezwłocznie. M. Ciekawe. Krylowane żeberka. Ekstra większego leczenia. Włosin. Mikstura, okej. Okay. Składnik raczej mikstury. Dobra. Klucz do herbaciarni. Ostra trucizna. Ostro połączę. Mikstura rozmowy. Turka.
Biały chleb. Więcej jedzonka. I skrzynka. Mikstura szybkości, mikstura leczenia, mikstura czytania myśli, mikstura czujności. Okej. Pewno obłowimy się w mikstury. Pani Nocy i jej przyjaciele. Nie chcę się jej czytać. Dobra. Pójdzie na sprzedaż. Dobra. Ona uciekła przez jakąś dziurę. Chyba uciekła przez ten. Tu ująć? Przez kominek? Przez piec? Dobra, zgasiliśmy. Powinniśmy móc teraz przejść. Czy jest jeszcze tutaj coś do zbadania? Zobaczmy chwilkę. Dobra. To gonimy za nią. I zobaczymy, jak będzie wyglądać z nią walka. Nie ma opcji wejścia. Lepiej. Co my tutaj mamy? Nic. What's on your mind? Nic. Dobra, no to schodzimy. Ciekawe. Że tu być więcej niż się spodziewałem. Mi, gdzie jest Majorina? Has that wriggler eaten your brain already? Leave. Or you'll end up in tonight's stew. We'll go nicely with Majorina. She's already marinating. Dobra. Dasz nam tylko. Właśnie tylko powód, żeby stąd nie wychodzić. Stojące lustro. As you edge closer to the mirror, a pale face appears, contorted in fear. Fists slam against the mirror's surface again and again. See the shadowed outline of a figure. Okej, to dużo nie tłumaczy. What is this place? My darling Macron,
She wished for the mind of a genius, but that silly head crushed me. Stop, please. My sweet Callum, whose beloved asked that his beauty never fade. Wait. Away. Don't look. No. Thanks. Dobra, co my tutaj mamy? My dearest Efren, he begged me to halt the deadly disease that ravaged him. Okej, okay, zdecydowanie to zrobiłaś. Dear, wish never to lay eyes on her family again. Okay. Za pokaz osobliwości. Waves of fear as the presence within the door recoils. It can't let people through, not again. Co się stało, kiedy otworzyłeś ostatnio? Images flash. A man cowering, a bag open at his feet. Gold coins spilling onto the floor. His cries for mercy are cut short as the hag slices into him. Dismembering him painstakingly, limb by limb. She cackles, the man's remaining flesh twisted and contorted, becoming the twisted surface of the door before you. Flee, you feel it cry. Nie boję się tej wiedźmy. Scene appears in your mind. Two paladins and a cleric marching through the door. Shrouded in the glow of the divine. Weapons brandished, they charge into the hag's lair. Screams of terror pierce the air. You let them in? Naughty. That's a decade for each. You're mine for 30 more years, Petal. Dobra, jest jakieś inne wyjście? You see an image of blue skies and sunshine as the door shudders a warning. Run. Its form flickers, and you realize that the door is transparent. Jeśli zabiję wiedźmę, będziesz wolny. You see the hag. She walks through the door, its form shimmering. The lightest touch of hope brushes your mind as the presence within retreats. Dobra. Don't look. Co z tobą jest nie tak? What's up for discussion? No, no! Don't look! Mustn't look, mustn't see! Opanuj się, co ci dolega? I see it. I see what's to come. You realize there's magic at work. Some type of spell. An illusion. Me. Dead. Dead. Flesh rotten, bone shining. Obserwuj w milczeniu. Skull splitting, knife twisting, gut spilling. All future, all bad, all gods, don't hurt me. Oh, please, 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 please. Przemów w swoim oczystym języku, spróbuj go uspokoić. Ah, no, stop! Trick, 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 they're the monster, monster! For mind dripping, flesh peeling, mind flayer! Spójrz na mnie, nie jestem łupieżcą umysłu. No! No! Mind flayer!
Get away! Get away! No intention of letting that happen. Stop! Please! Please! Stop! Cóż, cokolwiek mieliśmy zrobić, nie udało nam się. No, może, może mu pomoże, jeżeli... Jeżeli pozbędziemy się wiedźmy. Widzę mu, przez ciebie mogę po prostu wejść do środka. The presence within shrinks, begging you not to run through it. Don't! Feel the barest hint of life from within the door. Please! Please! Dobra, najważniejsze pytanie. Jaki poziom ma ta wiedźma? Wszyscy tak się jej boją? I się zastanawiam, czy naprawdę będzie stanowić jakieś poważne wyzwanie. Co my tu mamy? Maska zemsty. Maska żalu. I maska niewoli. Wszyscy mają czwarty poziom, ale mają mało punktów życia. Jest jeszcze maska grozy. Która prawdopodobnie wyjdzie na górę i będzie do nas szyć. Dobra, kto potem się rusza? Maska żalu. Dobra, zastanówmy się, jak to chcemy rozegrać. Wszyscy nas będą szli z tamtej strony, że zamiast szarżować na nich, możemy rozłożyć tutaj tłuszcz. I odejść dalej? Nie. Dobra. Staw się tutaj. Może na dobry początek błogosławieństwo dla pozostałych. Dobra. Will. Odejść tutaj. Strzelił do niej po prostu. Ładnie. Masz nadal te piorunujące. Masz te wodne iskry. Dobra, to zakończ tutaj turę. To powinno ci się to aktywować. Jeżeli to w ogóle działa. Ognia.
Dobra. Czy możemy się teraz zająć... ciebie? Albo ciebie? Teraz ten tłuszcz mi będzie przeszkadzał. Dobra, zrób przeszywający strzał na niego. Dobra. Maska grozy jako następna się uruchomi. Święty płomień? Czy ognisty pocisk? Święty płomień. Albo możemy duchową broń odpalić. Myślę, że tak zrobimy. Dobra. W niego jeszcze wypalimy świętym płomieniem. O, on na szczęście uciekł. Dwie rzeczy zrobił ciekawe. Dobra. Ty zrób urok na siłę. Nie wiem, co to było. A to chyba źle ci zadziałało, bo sama otrzymałaś obrażenia. Dobra. Tyle z twojej strony. Będziesz musiał sobie aktywować zbroję ponownie. Dobra, podejdź gdzieś tutaj. Ona ma 4 punkty życia. Jest niezerowa szansa, że ją skasujesz. Pięknie. Możemy wskoczyć na górę. Za wysoko. Się trochę podleczyć, to powinno dać ci błogosławieństwo. Mamy dużo mikstur, zrób tak. Możesz skoczyć tutaj? Nie, nie możesz. Dobra, czy masz go w linii widoku? Masz. Dobra, to ognie. Daleko rusza w ramach jednej tury. Dobra, skasujmy go pociskami. Will, możesz go skasować?
Zniknęła ci klątwa. A masz drugi urok rzucić na zręczność. Dobra, teraz daj nieziemskie uderzenie. Pięknie. Już tylko ten gość został. To chyba my będziemy musieli skrzywdzić ciebie. Wyskocz z tego. Za mało zasobów. No, musisz spróbować jeszcze raz przejść. Okej. Okej, akcję zmarnowałeś na stawanie. Szkoda, dobra. Na razie ją za darmo okładajmy, czym możemy. Okej. Jesteś chyba jakimś kapłanem. Przeklijmy twoją mądrość. Podejdź do niej. Dobra. Nie mamy co za bardzo kombinować, po prostu ognie. Podajmy ją. Dobra. Nie wiem, jaka była ich historia. Członek stada, ciotka, też widać ją serdecznie, skarbie. Nie, chyba tego nie weźmiemy. Czy mieli coś innego przydatnego? Trująca bomba szlamowa. Blakła notatka. Czytaj to co rano. Pamiętaj, ona nie jest twoją przyjaciółką, ona nie jest twoją krewną. Nie jedz nic, chyba że na ciebie patrzy. Nie pij herbaty, chyba że na ciebie patrzy. Nie zakładaj maski, nie zakładaj maski, nie zakładaj maski. Okej. Chyba nie czytała tego codziennie. Dobra, zróbmy jeszcze ostatni krótki odpoczynek. Will, przywołaj swój pancerz. Nic więcej ciekawego.
Te zbroje trochę były warte, mogłem je pozbierać, ale... Trochę się też nam kończy. Troszkę się nam kończy również. Miejsce w ekwipunku. Właśnie, czy... Czy możemy z nimi porozmawiać? Że coś nam powiedzą ciekawego. Zwłoki zbyt zniszczone. Okej. Czy ktoś zginął nie od płomieni? Dobra, zemsta, dlaczego się na nas rzuciłaś? Okej, to było kompletnie nieużyteczne. Dobra, ale idziemy dalej. Toksyczne wyziewy. Czy możemy je zdetonować? Podpalić? Możemy zdetonować, ale póki co nadal nie zniknęły. Czy możemy ominąć jakoś tych toksycznych wyziewów? Te toksyczne wyziewy? Okej. Dzięki za spóźnioną informację. Gale. Możesz to wysadzić? Dobra, ja mam piórko spadanie. Żeby po prostu zeskoczyć na sam dół w takim razie. Step carefully. There's a trap. Wy też skoczcie, tylko zanim piórko spadanie się wam nie skończy. Jak stamtąd wrócimy, będziemy się później zastanawiać. Dobra. Zapiszmy, bo zbliżamy się do celu. No i dobra. Co my tu mamy?
You come to my home, interfere in my business, and now have the gall to face me in the heart of my lair! You petulant bollocks! I'll rip your spine out your asshole! I'll use your blood to spice my stew! I'll keep you alive until I've sucked the marrow from your bones! And then I'll bring you back and do it all over again! Stop it! Please! Let me go! You want the girl so bad? Damn it, the cage! Gotta put out that fire. Damn. Ciekawe, czy butelka wody to jest coś, co powinniśmy użyć w tym momencie. Nie wiem, czy jakokolwiek wziąłem w końcu. Możliwe, że nie wziąłem w końcu żadnej. Butelkę wody święconej u serduszka. Nie wiem, czy to zrobi coś. Co jeżeli walniemy w to promieniem mrozu? Dobra. To ugasiło. Zadało obrażenie, ale ugasiło. Dobra. Nie wiem, czy mamy jakikolwiek sposób, jeżeli to są iluzje, to nie wiem, czy jest jakikolwiek sposób, żebym mógł to magicznie rozproszyć. Pewnie jest, ale pewnie jeszcze nie mam na tyle silnego maga, żeby coś takiego umieć. Nie ma nic takiego jak prawdziwe widzenie. No, raczej nie. A mam pory wiatru. Mogło się przydać wcześniej. Bo rozproszenie iluzji, nie mam nic takiego. Dobra, nie wiem, czy za pierwszym razem uda nam się ją pokonać, ale przynajmniej spróbujmy. Zobaczmy, co możemy robić. Na pewno będzie nas truć, jak teraz to zrobiła. Dobra. Podejdź tutaj i powiedz mi, czy jesteś w zasięgu. Jesteś. Może walmy po prostu. Okej. Okay. W sensie kompletnie nie okej. Okay. Wysoka KP. Co jeżeli cię podpalimy? Okej. Tak łatwo możemy zdejmować jej iluzję. Możesz uleczyć Gale'a? Możesz, dobra. Dobra, na razie nic więcej nie zużywajmy.
No. 100 punktów ruchu. Dobra, pobłogosławmy się. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Możesz też duchową broń wezwać. Może nie, bo chcemy wydać ten ostatni punkt czarów na ciszę, jeżeli już, kiedy już znajdziemy właściwą ciocię. Okej, to nie było miłe. Szkoda, że nie mam... przydałyby się... przydałoby się, żeby więcej osób w drużynie miało... przedmioty. Momencik. Podejdź tutaj na ile możesz. Już dwie zostały, tak? Nie wiem, czy to ma znaczenie, w którą wywalimy dwie. W takim razie. Dobra, to jest ta prawdziwa. Podejdź na ile możesz. Czy możesz się uciszyć? Spróbujmy. Możesz. Z jakiegoś powodu nie przerwało to unieruchomienie osoby. Ale okej, myślę, że jak nie będzie rzucać więcej czarów, to również przyda się. Ja jestem nadal sparaliżowany. Charyzma to chyba twoja główna rzecz. Aczkolwiek niedługo pewnie będziesz chciał atakować nas wręcz. Więc wolę przekląć twoją siłę, bo to też masz dużą. A twoje nieziemskie uderzenie? 50-50. Dobra, wal. Dobra, ty natomiast. Spróbuję ją przywalić. Wysoka KP. Dobra, ale wal. Okej, koncentracja przerwana, super. Dzięki temu ja odzyskałem turę. Dobra, ile trwa twoje uciszenie? Chyba tak długo, jak się koncentrujesz. Na wszelki wypadek miałem chyba jeszcze strzałę przeciwko magową. Olej zguby maga. Dobra. Przydałby się jakiś bonus do strzału do niej. Hmm. 40% to nie za dużo. Z jakiegoś powodu zniknęło mi błogosławieństwo. Może dlatego, że teraz ty się koncentrujesz na uciszeniu? Możliwe. Mogę użyć specjalnej strzały również. Spróbujmy. Dobra, było warto spróbować.
Dobra. Mamy ostatnią komórkę czaru. Ten pocisk wiodący ma jakieś szanse. Żeby spróbować jeszcze raz się pobłogosławić. Mam nadzieję, że to nie przerwie. Uciszenie. Przerwało uciszenie. Okej, okay, ale na teraz ma nadal olej z guby maga, to i tak mam nadzieję, że pomoże. Okej, okay, dobra, tutaj jednak widać, na czym się koncentruje. Dobra. Chybienie. No time to waste. Długo się przekonamy, co potrafi wręcz zrobić. Trafienie krytyczne. To chciałem zobaczyć. Cel poza normalnym zasięgiem. Dobra, nie bawmy się z nią. Walimy w niej trzask. Że nie za duże obrażenia, ale zawsze coś. Mogę cię ukoić? Mogę. Też się przyda? No, idzie dobrze na razie, chociaż czary się powoli kończą. Okej, robiła nam jakieś utrudnienie, ale mimo to warto ją zaatakować. Jeżeli spudłujesz, dostaniesz błysk ferii. I wszyscy inni mają przez to bonus do ataków. Dobra, na razie nie będę się leczył. Cholera. Okej, okay. Tu jest ona, ale i tak przydało mi się zniszczyć chyba te pozostałe rzeczy. Będą nas atakować, jeżeli dobrze to rozumiem. Dobra. Trujący obłok, bo musimy przez niego przejść. Albo możemy skupić całą naszą siłę ognia na niej i po prostu ją zabić. Chyba tak będzie najlepiej. 23, bardzo ładnie. A możemy zainspirować na przykład ciebie? Nie. Tymczasowe punkty wytrzymałości. Dobra, pytanie, czy możesz... Cel znajduje się za daleko. Chyba musisz tutaj posprintować w tej turze. Jesteś w stanie do niej dojść. Świetnie, atakuj. Nie, nie możesz. Jeżeli do niej doskoczysz. Ciach.
Ładnie. Wait. Oh, wait just a tick. Killing me is a waste of time. I'll find a way to return. Always have, always will. But it's unpleasant. So how about we be civilized about this, I have something you want. To mi wygląda, jakby próbowała grać na czas. Więc nie jestem zainteresowany. Przecież samej zatknę twoją głowę na ostrzu piki. Now, Petal. There's no need for such talk. Let me leave with the girl, and I'll give you power. You want to be stronger, tougher, smarter, done. Anything is possible. Just let me keep the girl and her babe. Not only would this be a vile deal, it would be folly to trust a hag's gifts. It's your choice, sweetness. Myślę, że odpowiedzią jest martwa wiedźma. Okej. Co teraz robimy? Możemy jej przywalić? Czy to ją zabije? Nie wiem, po prostu zapiszę i zobaczymy. Już mnie męczą tej sztuczki. Teraz żałuję, że nie zlikwidowałem tych odbić. Okej, czy jednak tutaj była? Mamy w końcu się jej pozbyć? Tylko 19 punktów życia. Jadliwe szyderstwo. Bra. Możemy się jej pozbyć, proszę. 13 punktów życia. Nie wygląda najlepiej. Tak. Powinienem podleczyć przynajmniej te postaci, które żyły. To był mój błąd. No i nie zadało obrażeń, to nie fair. Dobra. Dobra. Battle favors the fearless.
Jesteście w stanie to dokończyć? Cokolwiek może z tego pomóc? Chyba nie. Dobra, proszę. Nie! Dobra. Czartom i nieumarłym. Nie jesteś ani czartem, ani nieumarłym. Fiolka kwasu. Paraliż dla Maila, nie! Dobra. Słoneczko, jesteś w stanie to sama załatwić? Słoneczko, serduszko. Dobra, wiecie co? Chyba będę musiał kompletnie powtórzyć tą walkę. Myślę, że gdybyśmy zaczęli z pełnymi czarami, to by to lepiej wyglądało. Kasowanie tych... Zabrakło mi magicznych pocisków później, żeby skasować tę drugą serię tych... Ale poza tym szło nam całkiem nieźle. Dobra, myślę, że po prostu powtórzę tą walkę, nie będę już tego nagrywał. No i... Zacznę następny odcinek już przy, mam nadzieję, bardziej szczęśliwym wyniku. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.